Cześć kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Tym razem chciałam pokazać Wam ulubieńców poprzedniego miesiąca. Tak naprawdę to nie jest szczególnie wiele produktów, ponieważ ominęłem je w ciągu ostatnich miesięcy, jakieś większe kosmetyczne zakupy, ale te rzeczy, które tutaj mam, to są naprawdę moje małe hity. I zaczniemy może od takiego produktu, który nie jest hitem urodowym i nie jest też stricte hitem ostatniego miesiąca, ponieważ używam go od lat, ale jakiś czas temu znalazłam go w takiej formie, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać i troszeczkę o niej opowiedzieć. Tym hitem jest czaga. Czaga to grzyb, który ma mnóstwo bardzo fajnych prozdrowotnych właściwości. Działa bardzo korzystnie na nasz układ immunologiczny. Jeśli on pracuje za słabo, to potrafi go trochę wesprzeć. Natomiast jeśli mamy jakieś problemy autoimmunologiczne, to potrafi go troszeczkę uspokoić, więc to jest bardzo ciekawe. Wiele osób stosuje czagę jako dopełnienie jakichś terapii antynowotworowych przy chemioterapii i tak dalej, mając naprawdę bardzo, bardzo fajne rezultaty. Oprócz tego czaga zawiera mnóstwo antyoksydantów, mnóstwo minerałów, przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu, więc jest naprawdę ciekawą rzeczą. Ja czagę stosowałam już od lat z przerwami. Zamawiałam głównie te rzeczy, które były dostępne na iHerb. Miałam jedną bardzo dobrą czagę z Sun Potion. Niestety te rzeczy tam są dość drogie. Miałam też różnego rodzaju grzybki z Four Sigmatics. To jest taka marka, która teraz jest bardzo promowana i robi się bardzo mocno modna na zagranicznym YouTubie i u nas też, z tego co wiem, jest już dostępna. Natomiast jeśli chodzi o mnie, nie odnoszę wrażenia, żeby te grzybki były szczególnie najlepszej jakości w porównaniu do innych, jakie testowałam. Natomiast ostatnio w moim ekologicznym sklepie znalazłam czagę z darów natury. Tutaj mam 50 gram i to kosztowało paręnaście złotych, z tego co pamiętam. Natomiast w sklepie Magiczny Ogród widziałam jeszcze chyba tańsze, 100 gramów za jakieś 17 zł i tamtą też zamierzam wypróbować. Na razie mogę Wam opowiedzieć tylko o tej i o jakości tej, która jest naprawdę bardzo fajna. Ja nie widzę różnicy między tej a tymi droższymi, które stosowałam, więc bardzo się cieszę. Ja robię to tak, że, bo te kawałki są tutaj, tak jak widzicie, dość duże. Natomiast ja robię to tak, że mielę sobie tą czagę w moim Nutribullecie na taki pyłek, który dodaję sobie do szejków. To samo robię ostatnio z różnymi ziołami i to jest takie moje małe odkrycie, o którym jeszcze pewnie nagram Wam filmik. Miksuję sobie różne ziołowe mieszanki albo nawet dodaję torebeczki ziołowych herbat do smoothies, rozrywam je i wsypuję. Więc to jest taka mała ciekawostka, o której chciałam Wam opowiedzieć. Natomiast ja kiedy stosuję czagę, głównie widzę różnicę w poziomie energii i głównie z tego względu ją stosuję, ale tak jak mówiłam, mam mnóstwo benefitów. Jeśli macie jakieś problemy autoimmunologiczne, myślę, że warto sobie o niej poczytać troszeczkę więcej i ogólnie warto się jej jakoś przyjrzeć. Następny ulubieniec, czyli coś pięknego do makijażu, cudowna paletka Nude Eyeshadow Palette Pierre René, którą pokazywałam Wam już na Instagramie. Pokazywałam ją też wcześniej na blogu. Ona jest już troszeczkę ze mną. To jest ten mój egzemplarz, który jest mniej zużyty, ponieważ posiadam dwa. Wiedziałam, że muszę zrobić zapasy, bo nie byłam pewna, jak długo ona jeszcze będzie w ofercie, jak długo będzie dostępna i będzie do kupienia, a ona sprawdza się u mnie na tyle dobrze, że naprawdę chciałam mieć ją jeszcze w zanadrzu, na wypadek, gdyby zniknęła. I dziewczyny, jeśli szukacie fajnej, uniwersalnej paletki Nude, to i gustujecie głównie w matach, to tą naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Te cienie są wyjątkowo udane. A tym, czym najbardziej ta paletka u mnie zapunktowała, jest połączenie i obecność jednocześnie jasnego matu i jasnej perły. Zwykle w paletkach tego typu mamy właśnie albo jasną perłę, albo jasny mat, natomiast tutaj mamy oba cienie, z których ja osobiście bardzo często korzystam. W każdym makijażu sięgam dokładnie po te dwa cienie i zawsze, kiedy tworzę, nie wiem, jakieś swoje paletki, to też w ten sposób je składam. Oprócz tego mamy bardzo fajny jasny mat, który jest idealnym kolorem bazowym albo kolorem do blendowania. Mamy ciepły brąz, dwa chłodniejsze brązy i czerń oraz jeden kolor, do którego mam ogromną słabość już od lat. I to jest taki piękny łosoś znajdujący się tutaj, który jest takim fajnym dopełnieniem i kolorystycznym akcentem pasującym do wszystkich innych odcieni z tej palety, co jest bardzo, bardzo ważne. Więc ta paletka tej firmy naprawdę niesamowicie się udała i to jest jeden z moich większych hitów w tej cenie, jeśli chodzi o drogeryjne paletki, na pewno mój ulubieniec. Jeśli szukacie tego typu rozwiązania,
nudziakowej paletki, która obfituje właśnie, tak jak mówiłam, głównie w maty w tej cenie. Myślę, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy. Jedynym mankamentem jest opakowanie i design, które pozostawia trochę do życzenia, delikatnie mówiąc, ale myślę, że możemy przymknąć na to oko, ponieważ tak naprawdę paletka jest niemal perfekcyjna. Dalej mamy lakier i szminkę w bardzo podobnym odcieniu. Zacznijmy od lakieru. To jest zwykły lakier Essie, nie jest to żadna hybrydka. Kolor o nazwie Cliffhanger. Kupiłam go jakiś czas temu całkowicie przypadkiem w TK Maxie. Jest naprawdę piękny, to jest ten kolor, który mam teraz na paznokciach, więc będziecie widzieć go we wszystkich zbliżeniach. I bardzo Wam go polecam. Zachorowałam na ten kolor, mam kubeczek w takim kolorze, mam szminkę w tym kolorze. I to jest ta mała szminka Eveline, którą możecie kojarzyć, a której nazwę Wam w tym momencie nie podam, bo całkowicie mi się wytarła już w pierwszych dniach użytkowania. Natomiast kolor to 8 i to jest właśnie taki bardzo ładny, jasny beż, wpadający moim zdaniem bardziej w brąz, taki bardziej karmelowy, ale nadal niezbyt brązowy i wyglądający na ustach bardzo ładnie, bardzo naturalnie. To jest też taka formuła matowej szminki, którą lubię i która mi odpowiada. Ja jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o tego typu produkty. Nie tylko pod względem konsystencji, jakie preferuję, ale też jeśli chodzi o kolory, ponieważ ja mam bardzo specyficzny odcień skórę taką dość oliwkową i tak naprawdę często trudno mi wybrać idealny odcień. Zdarza mi się łączyć bardzo wiele matowych szminek czy szminek w ogóle i często, jeśli mnie pytacie, to na ustach mam po prostu jakiś dziwny miks. Ale ten odcień jakoś tak od razu mi się spodobał i bardzo z nim trafiłam, więc jeśli macie podobny kolor skóry do mojej, no to być może też wam się spodoba. Następnym hitem jest taki pielęgnacyjny hit i to jest pielęgna, którą pokazywałam Wam jakiś czas temu też w odcinku Urodomaniaczek, który nagrywałam z dziewczynami z Piggypack. To jest Hydra Mocktails Only Bio, czyli taka myjąca pielęgna do twarzy. Tak naprawdę jeśli chodzi o konsystencję, to ona bardziej przypomina krem i to jest jeden z tych produktów do mycia twarzy, który moim zdaniem najlepiej będzie nadawał się do skóry suchej, ponieważ jest bardzo bogaty i bardzo nawilżający. Ja uwielbiam stosować tą piankę w połączeniu z na przykład masażem wykonywanym jakąś szczoteczką silikonową albo ściereczką muślinową i stosuję go też na przykład razem z kamieniem peelingującym, o którym jakiś czas temu Wam opowiadałam. I to jest taki bardzo, bardzo delikatny produkt. Faktycznie to działanie nawilżające jest mocno wyczuwalne, więc być może nie do końca pianka przypadnie do gustu osobom, które mają skórę tłustą, ale na moją skórę suchą, taką opinię suchą, działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Myję całkiem fajnie, oczywiście przed umyciem twarzy tą pianką zmywam jeszcze makijaż, ponieważ z makijażem nie radzi sobie tak perfekcyjnie. Próbowałam używać jej solo, ale tutaj zawsze micel okazuje się o wiele bardziej pomocny i skuteczny. Natomiast jeśli chodzi na przykład o takie poranne mycie twarzy, które ja, jeśli już praktykuję, to praktykuję w takiej bardzo łagodnej wersji, to tutaj ten produkt sprawdza się u mnie naprawdę bardzo, bardzo fajnie i tak jak mówiłam, w połączeniu z jakimś, nie wiem, jakimiś elementami, które mogą zastępować nam taki mechaniczny peeling, czyli właśnie jakaś ściereczka, jakiś masażer, tego typu rzeczy. Oni mają bardzo fajne składy, tutaj też skład jest bardzo ładny, to jest polska marka produkująca naturalne kosmetyki, więc jeśli lubicie tego typu rzeczy i chcecie ich wspierać, to na pewno to jest fajny i dobry pomysł. Ona jest też strasznie wydajna, ja mam już ją dość długo, jeszcze naprawdę bardzo dużo mi zostało, ponieważ wystarczy niewielka ilość, żeby dobrze całą cerę bez problemu umyć. Ona się fajnie pieni. Na początku przypomina bardziej krem, natomiast właśnie w połączeniu z wodą robi się z tego taka gęsta, przyjemna pianka. Jeśli chodzi o produkty Only Bio, wydaje mi się, że w tym momencie to jest tak naprawdę mój ulubieniec. Ostatnim hitem jest produkt, który jest tak naprawdę ze mną od lat, ale w ciągu ostatniego miesiąca był przeze mnie tak intensywnie użytkowany, że postanowiłam go tutaj też włączyć do tego podsumowania i Wam pokazać, ponieważ to jest taki mój powrót do pięknego różu Dallas, który uwielbiam od lat. Myślę, że tak naprawdę z powodzeniem mógłby się znaleźć w jakimś takim moim podsumowaniu ulubionych kosmetyków lat 12 czy 13, ponieważ ten odcień jest naprawdę bardzo ciekawy i zawsze mnie zachwycał. On delikatnie opalizując lekko wpada w chłodniejsze tony, ale nadal jest ciepły i na skórze wygląda bardzo, bardzo naturalnie.
Jest to przykład takiego różu, który jest zgaszony i myślę, że osoby, które dobrze czują się właśnie w takich lekko zgaszonych, bardziej naturalnych różach, na pewno bardzo, bardzo go polubią. To jest właściwie jedyny produkt tego typu, który ja lubię u siebie, ponieważ zwykle wybieram róże, które są może bardziej czyste albo bardziej nasycone i w takich czuję się najlepiej. Natomiast Dallas jest tutaj ogromnym wyjątkiem i też takim produktem, do którego wracam od lat. On tutaj akurat w ciągu podróży ostatnio mi się rozsypał, natomiast dzięki temu, że jest zapakowany w takie fajne pudełeczko, mogę go bez problemu używać w takiej wersji, powiedzmy sobie, sypkiej, więc jest teraz moim sypkim różem. Pewnie gdyby był zamknięty w zwykłej jakiejś takiej płaskiej kasetce, to musiałabym się z nim trochę namęczyć, jakoś spróbując go znowu wciskać, albo bardzo na niego uważać, natomiast tutaj to nie jest żaden problem. I ja naprawdę uwielbiam ten kolor. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wszystkie róże, które są dostępne u nas na rynku, jest w pewnym sensie unikatowy. Myślę, że na pewno można znaleźć podobne odcienie, nie wiem, w Inglocie albo w Maku, ale w tym różu jest coś takiego, że naprawdę chce się go używać i on na skórze wygląda wyjątkowo korzystnie i wyjątkowo pięknie. Są też takie rzeczy, które testuję od, powiedzmy, nie wiem, 2 czy 3 miesięcy, których tutaj Wam nie pokazuję, ponieważ będą na pewno na blogu. Będą w osobnych filmikach. Myślę, że raczej będą pojawiały się w osobnych postach. I przy okazji też zapraszam na bloga, bo tam wczoraj pojawił się nowy post o tym, czego szukać w składach wcierek, co jest moim zdaniem najważniejsze, czego ja szukam, czego dobrej wcierce nie powinno zabraknąć. Cała rozpiska na przykładzie wcierki o bardzo fajnym składzie, w której wszystkie te elementy są obecne, więc jeśli lubicie tematy włosowe, to zapraszam. Tam też pokazuję to, czego ostatnio używam. I też troszeczkę tych postów na blogu ostatnio było, więc może znajdziecie tam coś dla siebie. Jeśli macie pytania, to piszcie, tam też odpowiadam, albo tutaj. Jeśli chcecie mi opowiedzieć o jakichś swoich kosmetycznych hitach albo rekomendacjach, niekoniecznie kosmetycznych, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, bo ja też mam plik, w którym sobie zapisuję wszystkie Wasze rekomendacje. Mam też te rzeczy w telefonie i często sobie na nie zerkam. Ogólnie moja lista kosmetycznych chcieństw jest długa, ale staram się jakoś jej nie ulegać. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co Wy planujecie, co Wam się marzy, co ostatnio kupiłyście, co się u Was sprawdza. O czymkolwiek byście nie napisały, mi tak naprawdę będzie bardzo, bardzo miło, bo uwielbiam czytać komentarze od Was i będzie mi miło wiedzieć, co tam u Was po prostu słychać. Na razie się z Wami żegnam, dziękuję ślicznie, do zobaczenia w następnym filmiku. Filmów mam nagranych już troszeczkę sporo, więc teraz muszę je po prostu poskładać. Myślę, że będą pojawiały się dość często i regularnie. Będzie też na pewno filmik ASMR, jeśli uda mi się nagrać w jeszcze tygodniu. To powinien być w przyszłym. Natomiast to są filmy, które ode mnie wymagają najwięcej pracy. Więc też nie w każdym momencie jestem w stanie do nich przysiąść. Tak. Ale myślę, że niedługo na pewno coś będzie, bo wiem, że na nie czekacie. Dziękuję Wam jeszcze raz ślicznie za uwagę, do zobaczenia i buziaczki. Pa, pa!